Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się moimi starcami, a w zasadzie jednym z nich. I na samym początku takie pytanko, komu zdarzyło się ubić starca? Ja się przyznaję, pierwszego swojego starca zabiłam. Myślę, że niektórym z Was pewnie też to się zdarzyło. I dzisiaj powiem Wam, jaki jest mój sposób na starca, co zrobić, żeby rósł i jak ważne jest dla niego odpowiednie podłoże. Na początku przyjrzyjmy się obu tym starcom, bo nie bez przyczyny przyniosłam oba. Będziemy przesadzali tylko jeden, ale przyniosłam dwa, dlatego żebyście mogli zobaczyć różnicę. I tak, zacznijmy może od tego, którego kupiłam sobie, no myślę, że już będzie blisko rok, jak on jest ze mną. I słuchajcie, to jest starzec, który nigdy, nigdy nie był przesadzony. Dlaczego? Dlatego, że bałam się, że jeżeli wezmę się za przesadzanie, to on mi po prostu umrze, bo jak wiadomo, starce mają delikatny system korzeniowy. No i bałam się, że jeżeli zacznę tam coś kombinować, uszkodzę ten system korzeniowy, no to on po prostu umrze i nie będę miała starca. Ten starzec był zakupiony już po mojej pierwszej nieudanej próbie ze starcem, którego uśmierciłam. Miałam wcześniej takiego maluszka w doniczce, szóstce i on niestety mi padł. Prawie cały, bo udało mi się pobrać z niego taki nieduży sznureczek, który włożyłam do tej doniczki. I dołożyłam tutaj jeszcze ze dwa sznureczki z tego starca, którego nigdy nie przesadzałam. I włożyłam to do takiego podłoża, które wyczytałam na ten moment, że będzie najlepsze. Czyli tutaj poszedł w bardzo dużej ilości perlit, trochę ziemi, trochę żwirku. I to wszystko wymieszałam i włożyłam tutaj, położyłam na tym podłożu te sznureczki i one zaczęły się po czasie ukorzeniać. I zobaczcie, teraz już tutaj mamy całkiem sporo kuleczek, sporo przyrostów, które gdzieś tam ruszają dopiero, o widzicie, i będą z tego nowe sznureczki, gdzieś tutaj, tutaj, tutaj. Także tutaj jeszcze wszystko będzie ładnie rosło. Sporo też już zwisa tych kuleczek. Na początku, jak w doniczce było pusto, to te pędy, które gdzieś tam próbowały wystawać, ja zawijałam, żeby one się ukorzeniały, a teraz już pozwalam im trochę zwisać, chociaż też widzę, że jeszcze tutaj są prześwity, więc myślę, że można by było jeszcze więcej pozawijać tego starca, żeby on się jeszcze dokładniej ukorzenił. Ale wiecie, już mnie ten efekt naprawdę satysfakcjonuje i nie jest źle. Natomiast tutaj po czasie zobaczcie, co się zrobiło. Tutaj tego starca też zawijałam, ale niestety on się tutaj nie łapie tego podłoża. To podłoże to przypuszczam, że jest zwykła ziemia uniwersalna i nic tutaj więcej nie ma. No i niestety te kuleczki nawet, zobaczcie, jeżeli chodzi o kolor, te są takie ciemnozielone, takie żywe, a te zobaczcie, takie jakieś jasne, niewyraźne. Także myślę, że to jest czas najwyższy, żeby zmienić temu starcowi podłoże. Biłam się z myślami, na jakie podłoże mu zmienić, ponieważ dużo osób chwali sobie uprawę starca w samym perlicie, sporo osób uprawia starca w gruzie, a część osób uprawia starca właśnie w różnych mieszankach z dodatkiem ziemi. I ja dzisiaj właśnie taką mieszankę przygotuję, coś podobnego jak dla tego starca, dlatego że mi się to po prostu sprawdziło i no nie widzę sensu, żeby zmieniać. Skoro tutaj jest ok, to myślę, że tutaj też powinno być ok. Jeżeli chodzi o podlewanie starca, to słuchajcie, tego w tym momencie, kiedy mamy lato, kiedy jest gorąco i naprawdę są upały sięgające 30 paru stopni i on stoi cały czas na parapecie zachodnim, to tego podlewam w tym momencie dwa razy w tygodniu. Natomiast na wiosnę, jak jeszcze nie było tak gorąco i w zimie, podlewałam go raz w tygodniu i to w zupełności mu wystarczało. Jest też w terakotowej doniczce, która szybciej przesycha, także to też ma znaczenie, że myślę, że gdyby był w jakiejś plastikowej doniczce włożonej w osłonkę, no to wtedy ta woda wolniej by odparowywała, ale tutaj wystarczy, że ja podniosę tę doniczkę i ja wiem, czy tutaj jest sucho, czy jest mokro. Na początku sporo czasu zajęło mi też wyczucie tego starca, jeżeli chodzi o podlewanie. Zdecydowałam się na podlewanie tak normalnie po prostu od góry, bo to jest właśnie terakotowa doniczka, ona szybciej przesycha, no i stwierdziłam, że tak będzie lepiej. I to mi się po jakimś czasie zaczęło sprawdzać, widziałam, że te kuleczki przyrastają, że nie jest źle, także przy tym po prostu zostałam. Natomiast jeżeli chodzi o tego starca, to na początku ja go tylko i wyłącznie zraszałam. Przez parę ładnych miesięcy, co drugi, co trzeci dzień zraszałam go od góry
I nawet tutaj po tych pętach też czasami, ale powiem Wam, że po czasie zaczęłam również podlewać go od góry niewielką ilością wody, no i to też było ok. Także czy sposób na podlewanie, czy na zraszanie, to już w zależności co się u kogo sprawdza. Mi te sposoby oba się sprawdziły, natomiast na dłuższą metę wydaje mi się, że podlewanie od góry jest po prostu wygodniejsze, łatwiejsze. I tak też przy tym pozostałam. Natomiast widzę, że tutaj ewidentnie temu starcowi nie służy to podłoże, że on tutaj się nie chwyta, nawet zawinięty gdzieś tam, zawinięte te pędy gdzieś tutaj wokół tej doniczki, one się po prostu tego podłoża nie chwytają, nie wypuszczają korzeni. No i on przez to nie może się zagęszczać, żeby być jeszcze bujniejszy, tylko zwisają te pędy, które gdzieś tam już urosły i to jest wszystko. No i nawet, tak jak widzicie, tak jak wspominałam, ten kolor, zobaczcie, tutaj taki bledziutki, a tutaj taki ładny, żywy, zielony. Także myślę, że zmiana tego podłoża powinna mu posłużyć. Mam nadzieję, że bardzo nie odchoruje na nowo ukorzeniania się, no ale to zobaczymy z czasem. No i co? Zabieramy się za przesadzanie. I teraz jak ja to zrobię? Będę starała się wyjąć tego starca z podłoża, jak najwięcej korzeni oczyścić, zobaczyć w jakim one są stanie i później włożyć do tego świeżego, nowego podłoża. Niektórzy robią tak, że po prostu ucinają te wszystkie pędy, które są gdzieś tutaj zwisające, kładą na podłoże i czekają, aż się na nowo ukorzeni. No ja aż tak hardkorowo nie postąpię, nie będę cięła, postaram się uratować te korzenie, które gdzieś tutaj on sobie już wytworzył, natomiast część z tych pędów na pewno pozawijam na doniczce, bo dam mu też większą doniczkę, żeby właśnie część z tych pędów mogła się ukorzenić i żeby on się jeszcze bardziej zagęścił. Ok, jestem, mam wszystko przygotowane. I tak, słuchajcie, ja ogólnie uważam, że starca najlepiej by było sadzić ogólnie w takich płytkich dosyć doniczkach, bo on nie ma mocnego systemu korzeniowego, jest dosyć płytko ukorzeniony i dlatego nie potrzebuje jakichś takich głębokich doniczek i też fajniej się prezentuje, bo się, jeżeli to naczynie jest jeszcze sporej średnicy, no to on fajnie się po nim rozrasta, no i gdzieś tam te kulki powoli zaczynają spływać po tej donicy, no i fajnie to ogólnie wygląda, tak mi się wydaje. Natomiast ja w tym momencie nie mam niczego takiego, a też nie chcę specjalnie jechać i kupować, więc wybrałam po prostu taką najzwyklejszą doniczkę produkcyjną, oczywiście wszystko z otworami, którą dobrałam sobie do tej osłonki. Myślę, że w takiej pękatej osłonce też będzie całkiem fajnie wyglądał i do niej będę go przesadzała. Jest odrobina większa od tej, ale w związku z tym, że chcę go zawinąć tutaj dookoła tej doniczki, no to on już nie będzie w formie zwisającej, ja go nie będę wieszała na tym wiszącym kwietniku, tylko on będzie sobie po prostu stał tutaj w tej osłonce i będę czekała, aż zacznie tutaj ją pięknie opływać tymi swoimi koralami. Teraz najważniejsza rzecz, czyli podłoże. Specjalnie nie mieszałam tego od razu, żeby Wam pokazać. I co ja tutaj mam? Mam ziemię. Tak mniej więcej, jak widzicie, to są trzy, no powiedzmy, równe części, chociaż ja bym powiedziała, że i tak ziemi jest tutaj najmniej. Czyli tak, ziemia, zwykła, uniwersalna ziemia, może być też do kaktusów. Tutaj mam żwir, tego żwiru mam naprawdę sporo. To jest żwir czy piasek rzeczny, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Chodzi o to, żeby to było bardziej kamienisto-przepuszczalne podłoże, niż żeby była taka zbita ziemia uniwersalna, jakiś torf czy coś takiego. No i tutaj perlit. I to mniej więcej, powiedzmy, jest po 1/3, chociaż tak jak ja mówię, ziemi wydaje mi się, że tutaj dałam i tak najmniej. Czyli to jest takie podłoże, jakie bym robiła na przykład do sukulentów. Do sukulentów jeszcze dodaję grubszego żwiru, ewentualnie można dać ceramis. Co macie? Tylko żeby to właśnie tą ziemię rozluźnić, żeby to podłoże było bardziej takie kamieniste niż zbite i wtedy on powinien się czuć dobrze. Także to teraz sobie wszystko ładnie wymieszam, żeby było gotowe i zaraz będziemy wyjmować tego starca z podłoża. Sama jestem ciekawa, co tam zastanę, jak te jego korzenie w tym momencie wyglądają. Dobra, wymieszałam i zobaczcie, jakie to podłoże jest lekkie. To się wszystko sypie. Tutaj tej ziemi praktycznie w ogóle nie ma.
no, jest takie sypkie, takie leciutkie i takie ma być, dzięki czemu też nie przylejecie po prostu tego starca, bo jeżeli doniczka ma otwory, to ta woda przeleci i zostanie najwyżej w osłonce, możecie ją śmiało wylać i nic się temu, tej roślinie nie stanie. Dobra, wyjmujemy. Ja go wczoraj podlewałam, żeby mi było łatwiej trochę, ale zobaczymy, jak on się tutaj zachowa przy tym wyjmowaniu. Tak jak mówię, chciałabym jak najwięcej korzeni mu zaoszczędzić, chociaż wiem, że może być ciężko. Zobaczcie, te korzenie tutaj są, coś tam widać. Nie wiem, czy wy to widzicie. O. Po oczyszczeniu, zobaczcie, tyle korzeni, czyli praktycznie nic. Ja nie będę ich myła, nie będę ich opłukiwała, no bo nie widzę sensu. Także co, zabieramy się za napełnianie doniczki. Na dno można by było wysypać keramzyt. Ja zapomniałam przynieść, bo mam to wszystko w komórce na dworze, ale jeżeli chcecie, to na dno fajnie by było wysypać keramzyt, bo on wtedy zatka te dziury, jeżeli macie dosyć duży i nie będą Wam wylatywały te kamyczki czy ten żwirek. Ja sobie położę tutaj na dno kawałek papieru. O, i to mi zabezpieczy troszeczkę dno i właśnie nie będą mi tutaj się przesypywać te wszystkie kamyczki, żwirki i piasek. Dobra, teraz daję starca. Czekajcie, żebym tylko wszystkie te korzenie złapała. Bardzo liczne, bo to nie jest takie proste. Teraz jak go położyłam, no nic, jakoś tak go tutaj ciachniemy. Te łodyżki, które są puste gdzieś tutaj, to też przysypię. Mam nadzieję, że z nich z czasem być może wypuści korzonki, być może wypuści nowe pędy później, zobaczymy. Odrobinę to docisnę. I słuchajcie, postaram się go trochę pozawijać, żeby nie był tutaj taki zwisający tylko z jednej strony. Ale jakoś chciałabym to pozawijać, tylko muszę porozplątywać trochę te sznureczki. Te sznureczki starca mają też to do siebie, że one się tak lepią, jak je dotkniecie. I to jest chyba taka naturalna obrona starca przed szkodnikami, ale to jest naturalne, to nie jest nic złego. Ok, resztę zostawię tak, jak jest. Mam nadzieję, że on się tutaj zacznie ukorzeniać. Można by było jeszcze delikatnie tu poprzypinać jakimiś takimi, wiecie, drucikami, żeby on się tego podłoża bardziej złapał, ale mi się wydaje, że tych kuleczek tutaj mam tak na gęsto, że nie muszę tego robić, że on i tak sobie da radę, ale zrobię jeszcze coś, a mianowicie delikatnie tutaj popruszę to podłożem, żeby one mogły się swobodnie tego podłoża chwycić. Żeby ono powpadało, wiecie, między te kuleczki. Wtedy mam wrażenie, że szybciej on się ukorzeni. Troszeczkę teraz tak sobie to... O! I wydaje mi się, że jest ok. Włożę go do osłonki i pokażę Wam efekt finalny. No i zobaczcie, tak wygląda efekt końcowy. Tutaj dużo, dużo podłoża między tymi kuleczkami, żeby on swobodnie mógł się ukorzeniać i mam nadzieję, że się ukorzeni i wypuści jeszcze więcej tych zwisających pędów, chociaż trochę tutaj, tak jak widzicie, tych nawet zwisających pędów mi zostało, no bo tutaj już jest w doniczce na gęsto, także nie wszystko mogłam zawinąć. Gdybym miała taką dużą, szeroką doniczkę, jak na przykład tutaj do mojej glałki, no to wtedy tak, bo tutaj średnica tej doniczki jest ogromna i można by było całego go zawinąć na swobodnie. Natomiast przy takiej niedużej doniczce wygląda to tak. Teraz pozostaje już tylko czekać, aż on tutaj się zacznie ładnie zagęszczać, wypuszczać nowe pędy. No i mam nadzieję, że się tak fajnie będzie rozrastał jak ten maluch tutaj. Będziemy wspólnie obserwować, na pewno będę go pokazywać co jakiś czas w moich aktualizacjach. Dajcie mi znać w komentarzach, jak tam Wasze starce, czy uprawa jest dla Was prosta, czy sprawia Wam trudności. Jestem bardzo ciekawa, bo ja, tak jak mówię, swojego pierwszego ubiłam, ale to jest wybaczalne, bo podobno pierwszego można, a później już idzie łatwiej. No i tak było w moim przypadku. Dzisiaj dziękuję Wam już za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć!